Wiele osób pyta mnie o poplon, jak ja radzę, jaki poplon najlepiej stosować w swoich ogrodach. Ja oczywiście zawsze odpowiadam jedno. Tak jak ja przedstawiłam to w zeszłym roku. Wiem to od osoby bardzo mądrej, doświadczonej, z której rad wielokrotnie korzystałam. Dzisiaj chciałam Wam po prostu przypomnieć ten filmik, dlatego zapraszam w dalszej części. Będzie właśnie o tym poplonie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak w krótkim okresie czasu i w dość niedrogi sposób zmienić naszą wymęczoną plonowaniem glebę w bardzo urodzajną, wysokiej jakości, czyli taką, o jakiej każdy ogrodnik marzy. Poradę, którą Wam przedstawię, dostałam od osoby, która przez całe życie pracowała naukowo w instytucie właśnie nad tego rodzaju problemami i naprawdę się na tym zna. Drugi aspekt tej odnowy jest taki, że wszystko odbywa się w sposób całkowicie naturalny i ekologiczny, a dla mnie to podstawa. Omówmy to, co to są nawozy zielone, jak ich potrzebujemy i co one nam dają. Nie jest to nic nowego. Już ponad 2000 lat temu ludzie zaczęli doceniać ich rolę w uprawach, także nie jest to sposób wzbogacania ziemi ostatnich dziesięcioleci, ale jest on bardzo, bardzo stary. Co one dają? Gatunki roślin określane przez nas jako fitosanitarne poprawiają stan sanitarny gleby poprzez korzystne oddziaływanie wydzieleń korzeniowych uprawianych roślin. Ograniczają one liczebność czynników chorobotwórczych i szkodników, stymulują rozwój pożytecznej mikroflory i mikrofauny glebowej. W ten sposób poprawia się żyzność gleby i zostaje stworzone optymalne warunki do wzrostu roślin uprawnych, a tym samym uzyskania wysokich i dobrej jakości plonów. Dodatkowo rośliny te sprawiają, że gleba jest bardziej puszysta, a tym samym napowietrzają ją. Są różnego rodzaju rośliny, które możemy wysiać, ale nie wszystkie chcemy. Dlaczego? Ponieważ one mają dla nas i plusy, i minusy. Ludzie z reguły kupują to, co jest w sklepach. Często się to różni, są różne mieszanki o różnym składzie, w których najczęściej znajduje się gorczyca, rzodkiew oleista, rzepak, facelia, łubin. Siejemy i każdy myśli, że to już jest super, że wystarczy. Siejemy i uprawiamy na wrzątkach obok siebie jeden rodzaj warzyw. Na przykład siejemy całą grządkę marchwi, pietruszki czy buraków. A jak to jest w przyrodzie? Czy widzieliście, aby tak było? Idziecie do lasu i co widzicie? Jak on jest zbudowany? Z jakich warstw się składa, jakie są piętra i tak dalej. Każda warstwa coś innego wnosi, również każdej z nich inna jest rola w tym ekosystemie. Rośliny w lesie tworzą cztery wyraźne warstwy. Górna część lasu tworzą ją korony drzew. Pod ich koronami występują różne krzewy i młode drzewa. Niżej rosną małe rośliny, które razem tworzą warstwę runa leśnego, a najniższa warstwa lasu to gleba pokryta ściółką. Każda z nich jest inna, ale każda ważna i spełnia inną rolę. Tak samo i w naszym przypadku. Różnego rodzaju rośliny, które wysiewamy, to każda z nich wniesie do naszej gleby coś innego. Tak jak wcześniej powiedziałam, każda z nich ma i plusy, i minusy. Jedne mają miękki i krótki system korzeniowy, inne na odwrót. Na przykład posadzona po rzepaku kapusta może zachorować na kiłę kapuścianą i inne choroby. Dlatego siejąc jeden rodzaj poplonu możemy wnieść do niej na przykład azot. Jesteśmy zdziwieni, bo plony zamiast wzrastać znacznie spadają. Jest to tylko przykład, gdy siejemy jeden rodzaj roślin na nawóz zielony. Dlatego nie powinniśmy siać mieszanek lub kupować różne nasiona, wymieszać je i posiać. Kolejny błąd, który będzie nas kosztował wysokością przyszłorocznych plonów. Dlaczego? Ponieważ istnieje coś takiego jak rywalizacja pomiędzy roślinami o pokarm, przestrzeń, światło, wodę, sole mineralne.
a dodatkowo jedne rosną szybko i zacieniają inne. Dlatego my powinniśmy podejść do tego zupełnie inaczej, tak aby pomóc naszej glebie, a nie jej zaszkodzić. Kiedy zebraliśmy plony i aby nasza ziemia nie próżnowała i nie zarastała chwastami, na przykład teraz po zbiorze czosnku, ja sieję grykę, łubin i gorczycę. Robię rowki o głębokości około 2 cm, odległość pomiędzy nimi to 15 cm i po kolei do każdego z nich sieję jeden rodzaj roślin, powtarzając je co trzeci rządek w szachowym porządku. Na rysunku może to lepiej zrozumiecie. Przed zasypaniem ziemią każdy posypuje tak zwaną dawką startową nawozu mineralnego. On pozwoli naszym roślinom szybko rosnąć, a tym samym w naszą glebę wniesiemy więcej potrzebnych właściwości. Gryka i gorczyca schodzą szybko, zaś łubin wolniej. W przyszłym roku nie muszę martwić się, co tam posadzić, ponieważ te trzy rodzaje roślin zielonych tworzą w glebie niezbędną przyszłym uprawom mikoryzę. Sieję je bardzo gęsto, ponieważ nam potrzebna jest ich masa zielona, a dodatkowo, gdy jest ich już dużo, one nie pozwolą rozrastać się chwastom. Nie radzę też przed ich siewem przekopywać grządek. Jest to zbędna praca, która powoduje szybszy rozwój chwastów, ponieważ w pulchnej ziemi one wzejdą dużo szybciej, a w ubitej one mają ciężko i zasychają. Pokrótce opowiem, dlaczego akurat te trzy gatunki ze sobą dobrze współpracują. Gryka ma właściwości fitosanitarne i oczyszcza glebę z nicieni, a także wpływa szkodliwie na populację rolnic i pędraków. Hamuje rozrastanie się pężu i komosy. To ostatnie jest szczególnie ważne, bowiem są to szybko rosnące i uciążliwe chwasty, a wysiewanie gryki pomoże nam w dużym stopniu wyeliminować ten problem. Łubin wzbogaca glebę w azot, a przy tym poprawia jej strukturę oraz wzbogaca w substancje organiczne, na powietrza poprzez rozwinięty system korzeniowy, melioruje, ułatwia przesiąkanie wody, powoduje, że składniki pokarmowe zalegające głęboko w glebie zostają odpowiednio spożytkowane. Gorczyca, dobrze rozwinięta i zaorana jako przedplon, może z powodzeniem zastąpić obornik. Szybko wschodzi i produkuje bardzo duże ilości zielonej masy. Ma głęboki system korzeniowy, który spulchnia glebę, a wytwarzana przez nią duża masa wegetatywna wnosi znaczne ilości składników pokarmowych. O każdym z nich przygotuję oddzielny materiał. Pada pytanie, czy podlewać nasze grządki z nawozem zielonym. Jeśli jest bardzo sucho, to oczywiście, że można, ale w normalnych warunkach w drugiej połowie lata noce stają się dłuższe i pojawia się na roślinach rosa, która nocą nasyca je wilgocią. Jeśli nasza gleba jest gliniasta, ciężka, to lepiej pozostawić je na zimę nieprzekopane. One w zimie zmarzną i ziemia na wiosnę nie będzie popękana, ale miękka i puszysta. Ale jeżeli macie glebę lekką, piaszczystą, to powinniście ją przekopać, aby nasączała ziemię organiką.